I to co, biegniemy po ten kredyt bez wkładu własnego? A pomyślałeś o zagrożeniach? O zagrożeniach? Przecież politycy i bankierzy działają uczciwie. Wątpię. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. 2 tygodnie temu nagrałem już dla Was odcinek, gdzie na zasadzie pytań i odpowiedzi właśnie wyjaśniam całą tą ustawę związaną z kredytem hipotecznym bez wkładu własnego. Tutaj znajdziesz link właśnie do tego odcinka, również w opisie pod spodem filmu również znajdziesz link do tego odcinka, także serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tamtego odcinka, nawet warto zatrzymać ten odcinek, żeby najpierw obejrzeć tamten, bo tam jest również dużo cennych informacji. Natomiast dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na zagrożeniach związanych z tą właśnie ustawą. Jest to na podstawie jednego z komentarzy, a właśnie do tamtego odcinka, że jeden z widzów właśnie tutaj taki komentarz napisał, więc zapraszam Cię również do komentowania tego odcinka. Będę wiedział, jakie wtedy materiały dla Was nagrywać. Zapraszam również do subskrypcji, żeby nie ominął Cię żaden film z tego kanału. A teraz już zaczynamy. Więc jakie są zagrożenia? Pierwsze zagrożenie to musisz wiedzieć, że jeśli podczas spłaty takiego właśnie kredytu hipotecznego staniesz się rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, to dopiero wtedy dostaniesz jakiekolwiek dofinansowanie. Czyli jeśli nie planujesz posiadać kolejnego dziecka, przy tym minimum drugiego albo kolejnego podczas spłaty, to po prostu nic z tej ustawy nie dostaniesz. I chcę właśnie to podkreślić, ponieważ bardzo dużo komentarzy właśnie pod poprzednim filmem pojawiło się, kiedy dostanę, co zrobię. Mówiłem właśnie o tym w ostatnim odcinku, teraz jeszcze raz chcę właśnie to podkreślić, widząc właśnie ile było pytań. To nie jest taki program, jak była na przykład rodzina na swoim, czy też mieszkanie dla młodych, gdzie dostawało się jakieś dofinansowanie do wkładu własnego, czy też dofinansowanie do wysokości raty przez jakiś tam czas. Tutaj, jeśli nie urodzi się dziecko, podkreślam jeszcze raz, drugie lub kolejne, nie dostaniesz po prostu nic. Drugie zagrożenie to musisz wiedzieć, że jeśli nie potrafisz do tej pory, czy nie potrafisz uzbierać 10% wkładu własnego, bo taki jest minimalny wymóg, żeby otrzymać normalny właśnie kredyt hipoteczny bez gwarancji, to czy faktycznie stać Cię na ratę takiego właśnie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego? Ja oczywiście wiem, że każdy ma inną sytuację, natomiast jeśli wszystkie pieniądze wydajesz, bierzesz kredyt na 100% wartości nieruchomości, dodatkowo jeszcze są w tym momencie wysokie stopy procentowe, to konkluzja z tego wszystkiego jest taka, że będziesz mieć wysoką ratę swojego kredytu hipotecznego. I teraz właśnie pytanie, czy na tą wysoką ratę będziecie stać? Możesz oczywiście zadać pytanie, no ale w sumie mam wynajem i też płacę za wynajem nieruchomości, więc zamiast wynajmu będę sobie po prostu spłacał swój własny kredyt hipoteczny. Jest to prawda, przy czym tutaj zastrzegam, że musisz wiedzieć, że jeżeli wynajmujesz mieszkanie, to łatwiej to mieszkanie zamienić na mniejsze, tańsze przy wynajmie, nawet zamienić mieszkanie na pokój przy wynajmie, a nawet po prostu do rodziców się przeprowadzić, niż jak tutaj masz kupione mieszkanie i musisz to mieszkanie sprzedać, zamienić na tańsze albo co później z tym mieszkaniem zrobić. Także tu jest o wiele łatwiej cokolwiek zmienić przy wynajmie niż przy kupionym mieszkaniu. Może też tak się okazać, że kupisz to mieszkanie bez wkładu własnego, nie dostaniesz żadnego dofinansowania, ponieważ nie urodzi ci się drugie lub kolejne dziecko. Okaże się, że ceny nieruchomości będą niższe i ty nawet nie będziesz w stanie po prostu sprzedać tego mieszkania. Czyli będziesz mieć podobną sytuację, jak mają ludzie z frankami, kiedy nie są w stanie właśnie po prostu sprzedać tej nieruchomości, ponieważ kwota kredytu przekracza wartość nieruchomości, a nie stać ich na dopłacenie do tej kwoty. Trzecie zagrożenie to jest tak zwane niedoszacowanie remontu. No i na czym to polega? Jeśli na przykład kupisz mieszkanie od dewelopera, czy też kupisz mieszkanie z rynku wtórnego, to ustawa pozwala na dobranie również takiego kredytu na remont, czy też wykończenie nieruchomości. O ile jeszcze na rynku wtórnym jakoś można w takim mieszkaniu, powiedzmy nie wyremontowanym w jakiś sposób mieszkać, powiedzmy takim po babci, to w przypadku rynku pierwotnego, jeśli nie doszacujesz takiego remontu, czyli braknie Ci środków i nie będziesz w stanie zamieszkać w tym mieszkaniu, czy też nie będziecie w stanie zamieszkać w takim mieszkaniu, to wyjdzie taka sytuacja, że będziecie mieć i ratę, i mieszkanie, w którym się nie da mieszkać. I pytanie, czy Was, czy Ciebie na to wszystko będzie stać. No bo jeśli nie masz wkładu własnego, to zakładam też, że nie masz jakichkolwiek dodatkowych środków, więc bardzo ciężko Ci będzie dołożyć do tego wykończenia, a nawet bardzo Ci ciężko będzie Ci odłożyć dodatkowe pieniądze na to wykończenie, bo do tej pory nic nie odłożyłeś, czy nie odłożyłaś, a dojdzie Ci jeszcze rata kredytu hipotecznego. Także dobrze oszacuj sobie wykończenie, żeby Ci nie brakło, a jak wiemy, no ceny materiałów mocno czasami wzrastają i może nie wystarczyć. Czwarte zagrożenie.
To jest brak środków na zaliczkę czy zadatek. I teraz jest taka sprawa, że podpisując umowę przedwstępną, deweloperską czy też rezerwacyjną, deweloper w przypadku rynku pierwotnego czy też zbywca w przypadku rynku wtórnego wymaga od Ciebie jakiejś zaliczki czy też zadatku. No a Ty przecież nie masz tej zaliczki czy też tego zadatku, a nawet jeśli masz, to nie możesz mieć tutaj właśnie tego, ponieważ ustawa zabrania mieć powyżej pewnej kwoty, tutaj mówiłaś o tym w poprzednim filmie, tej wysokości tej zaliczki czy zadatku. No i w tym momencie stajesz się jakby w gorszej pozycji negocjacyjnej. Dlaczego? Wyobraź sobie sytuację, że Ty sprzedajesz mieszkanie, czy to jako deweloper, czy jako osoba fitofizyczna, czyli na rynku wtórnym. I powiedzmy, że zgłosiło się do Ciebie dwóch, trzech, nie wiem, pięciu kupujących. Ty chcesz sprzedać tą nieruchomość za jakąś cenę. No i chcesz, żeby ktoś Ci jakąś zaliczkę czy zadatek dał, że Ci gwarantuje, że Ci później kupi to mieszkanie, to dopłaci Ci resztę kwoty. No i ta osoba Ci na przykład daje 10%, ta osoba Ci daje, a ta osoba nie może Ci dać nic. No to wiadomo, że wybierzesz taką czy taką osobę. Więc stąd jesteś po prostu w gorszej pozycji jako w tym momencie kupujący, ponieważ sprzedający będzie chciał kogoś, kto zagwarantuje mu jakąś zaliczkę czy zadatek, czyli od razu dostanie tutaj jakieś pieniądze, oczywiście tytułem części ceny zakupu nieruchomości. A jeśli jesteś w gorszej pozycji negocjacyjnej, to oznacza, że będziesz mógł kupić po prostu drogą nieruchomość, no bo te tańsze nieruchomości, gdzie jest więcej kupujących, zainteresowanych, po prostu zostaną sprzedane innym osobom, które te zaliczki czy zadatki mają. Może się wręcz okazać, że będzie brak możliwości zakupu takiej nieruchomości, ponieważ deweloper stwierdzi, że Ty musisz dać 10% wkładu własnego i część nieruchomości po prostu Ci odpadnie. A od dewelopera będzie to wymagało na przykład to, że ma rachunek powierniczy i musi taki wkład własny mieć. Także tu jest taka ciekawostka. No i w tym momencie będziesz, można powiedzieć, drugorzędnym klientem dla takiego kupującego, dla tego sprzedającego, czy to dewelopera, czy zbywcy. Piąte zagrożenie. To jest to, że może się okazać, że podczas spłaty będziesz musiał część środków, które wcześniej dostałeś czy dostałaś z dofinansowania, zwrócić. No bo jeśli urodzi się drugie dziecko podczas spłaty takiego właśnie kredytu, to dostajesz 20 tysięcy złotych, a trzecie i kolejne to 60 tysięcy złotych. Natomiast jest to w formie nadpłaty kredytu i jest to do zwrotu, jeżeli od momentu nadpłaty do 60 pełnych miesięcy mieszkanie sprzedasz lub wynajmiesz. Jeśli jeszcze sprzedasz, to nie ma z tego tytułu żadnego problemu. Natomiast jeśli wynajmiesz, to będzie tutaj problem. Dlaczego? Już za momencik, bo jeszcze chcę powiedzieć, że jeżeli oczywiście to mieszkanie sprzedasz lub wynajmiesz, to musisz zwrócić proporcjonalną kwotę. Czyli jeżeli po 2,5 roku na przykład sprzedasz lub wynajmiesz, to połowę tych środków musisz właśnie tutaj oddać. No jaki może być problem? No taki, że jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że nie ułoży Wam się w rodzinie i się będziecie rozwodzić i jedna osoba powie, że ona tam tego mieszkania nie będzie chciała sprzedać, się nie zgadza na sprzedaż właśnie tego mieszkania, nie będzie też tam mieszkała, a Ty na przykład przeprowadzasz się do innego miasta i też tam nie będziesz mieszkać, no to znaczy, że tego mieszkania nie da się sprzedać, ponieważ ta osoba nie pozwala na sprzedaż. Nie da się go również wynająć z tego względu, że jak wynajmiesz, to musisz zwrócić proporcjonalną tutaj kwotę, a możecie nie być stać po prostu na zwrot tego dofinansowania i również nie jesteś w stanie w tym mieszkaniu mieszkać, no bo przeprowadzasz się do innego miasta. Więc jak widzisz, taka trochę patowa sytuacja. No nic w sumie się z tym nie da zrobić. Trzeba szybko uzbierać pieniądze, żeby można było oddać część dofinansowania, żeby można było to mieszkanie po prostu wynająć. Sam jestem właśnie jeszcze ciekaw, jakie inne zagrożenia widzisz w związku z tą ustawą. Napisz nam tutaj w komentarzu, później będę się mógł w jakiś sposób do tego tutaj odwołać. A tym samym dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.